Witam. Zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić wielkie jajo z masy strukturalnej oraz jak ozdobić je metodą decoupage kilkoma różnymi serwetkami. Zaczynam od przygotowania wielkiego jaja, które będę robiła na balonie. Klej typu Wicol rozcieńczam wodą i maczam w niej kawałki papieru. Może to być gazeta, mogą być to torby papierowe lub jakiś inny zwykły papier. Paskami takiego papieru wyklejam balon. Paski nie mogą być zbyt duże. Postaram się, żeby jak najbardziej gładko leżały na balonie. Musimy zrobić kilka warstw. Im większy balon, tym więcej warstw. 3-4 warstwy papieru to absolutne minimum. Wklejony papierem balon na koniec jeszcze raz możemy posmarować wikolem i zostawiamy do wyschnięcia na kilka dni, aż będzie całkowicie suchy i całkiem twardy. Najlepiej suszyć go w pozycji wiszącej. Kiedy oklejony balon jest całkowicie suchy i twardy, możemy pokryć go masą strukturalną. Masę strukturalną przygotowujemy z kleju typu Wicol, mąki ziemniaczanej i białej farby akrylowej. Wszystko mieszamy mniej więcej w równych proporcjach. Na suche, twarde jajo nakładamy masę. Najwygodniej umieścić jajo na długim patyczku na podstawce strapionowej. Kiedy masa jest już na całym jaju, staramy się ją maksymalnie wygładzić. Najwygodniej zrobić to wilgotną ręką w rękawiczce.
Jajo zostawiamy do wyschnięcia na tym samym patyczku, na którym go obrabialiśmy. Na co najmniej 2-3 dni, a czasem nawet dłużej, w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia. Sprawdzamy, czy jajo jest suche, twarde i lekkie. Jeśli tak, to jest już gotowe. Teraz możemy jeszcze wygładzić powierzchnię pilniczkiem do paznokci lub papierem ścielnym. Kiedy jajo już jest suche i gotowe, możemy ozdobić je metodą dekupaż. Do ozdabiania metodą dekupaż można wykorzystać papier ryżowy lub zwykłą serwetkę. Duży wzór z serwetki można wyciąć nożyczkami. Następnie serwetkę trzeba podzielić na trzy części. Przyklejamy tylko tą, na której jest wzór. Ja robię dekupaż używając wyłącznie kleju do drewna typu Wicka, ale można użyć specjalnego medium do dekupaż, choć tak naprawdę to tylko rozcieńczony klej typu Wicol, tylko sporo droższy. Jeśli Wasz Wicol jest trochę zbyt gęsty, można do niego dolać trochę wody. Na koniec smarujemy jeszcze raz całość klejem. To tak naprawdę zabezpieczy nam delikatny papier. Teraz zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Po tym czasie bezpiecznie możemy robić kolejny wzór i mamy pewność wcześniej nałożonej serwetki. W ten sposób bezpiecznie na każdym dużym jaju możemy zrobić wzory z różnych serwetek. Wzory mogą również łączyć się albo zachodzić na siebie. Zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Tła we wszystkich serwetkach nieco się od siebie różnią. Żeby wszystkie połączyć ze sobą, możemy to zrobić farbą akrylową. Jednym kolorem, delikatnie malując tło pomiędzy wzorami. Najprościej zrobić to na biało, a potem lekko podcieniować.
zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Aby wzór z serwetki miał ładniejsze kolory i był bardziej widoczny, a jajo lekko błyszczące, można jajo nasmarować lekko olejem. Po wyschnięciu oleju perłową farbą akrylową. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał, a pomysł był przydatny i wykorzystacie go do zrobienia pisanek wielkanocnych. Zapraszam na inne filmy z dekoracjami wielkanocnymi i nie tylko na moim kanale na YouTubie Pomysły Plastyczne. A aby być na bieżąco z moimi pomysłami, zapraszam do subskrybowania kanału i włączenia powiadomień.